Witamy! W tym filmie wyjaśniamy, jak ubiegać się o kartę na wyprawkę szkolną w Lirheld Den -Hach. Masz dzieci w wieku od 4 do 18 lat, które chodzą do szkoły i mają ważną kartę o Pass? W takim razie możesz co roku ubiegać się o kartę na artykuły szkolne od Lirheld Den -Hach. Każdego roku, tuż przed wakacjami, wysyłamy wszystkim rodzicom z dziećmi w wieku od 4 do 18 lat formularz zgłoszeniowy na kartę na artykuły szkolne. Korzystając z tego formularza, możesz ubiegać się o kartę na artykuły szkolne na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz to zrobić ręcznie. W przypadku wypełniania formularza papierowego ważne jest, aby umieścić datę i swój podpis na odwrocie formularza. Przed podpisaniem formularza upewnij się, że wszystkie dzieci figurują w formularzu i że wszystkie dane są prawidłowe. Następnie możesz go odesłać do Haag, korzystając z dołączonej koperty zwrotnej. Jeśli coś będzie niepoprawnie i niekompletnie wypełnione, otrzymasz formularz z Haag z powrotem wraz z kopertą zwrotną. Drugim sposobem ubiegania się o kartę na artykuły szkolne jest złożenie wniosku drogą cyfrową. Aby skorzystać z tej metody, wejdź na stronę www.lirhelddenH.nl. /onderwerpen/ slash slash schoolspoolenpas lub zeskanuj kod QR znajdujący się w liście. Zostaniesz wtedy przeniesiony na stronę wniosku na naszej stronie internetowej. Tutaj wprowadź swój unikalny kod podany w liście pod kodem QR. Następnie wprowadź swój numer telefonu 10 cyfr i adres e-mail. Czy adres zamieszkania jest poprawny i zgodny z tym podanym w liście? Kliknij przycisk ja przy pytaniu Ishedwon adres Jaust. Jeśli adres zamieszkania się nie zgadza, kliknij przycisk nei i wpisz nowy adres zamieszkania. Na koniec sprawdź, czy wszystkie dzieci są wymienione w formularzu. Jeśli w formularzu nie figurują wszystkie dzieci, wtedy musisz wpisać nei Jeśli podane są już wszystkie dzieci, kliknij przycisk Ne. W ostatnim pytaniu pytamy, czy zgadzasz się ze wszystkimi wprowadzonymi danymi. Następnie musisz kliknąć na pole obok tekstu dotyczącego prywatności. Następnie naciśnij NARS tab Controller Heavens. Sprawdź tutaj, czy wszystko co wpisałeś, wpisałaś i jest poprawne. Jeśli zauważyłeś, zauważyłaś coś, co się nie zgadza, naciśnij na FAUCIE HEZIN. Jeśli wszystko zostało poprawnie wypełnione, naciśnij BEWESTICH ANFRACH u dołu strony. Wtedy Twój wniosek zostanie wysłany do LIRHELD DEN -Hach. Jeśli coś będzie nie tak, skontaktujemy się z Tobą. Po tym jak otrzymamy prawidłowy i kompletny wniosek, w ciągu 3 do 4 tygodni otrzymasz do domu kartę na zakup wyprawki szkolnej. Ze względów bezpieczeństwa otrzymasz kartę, z której nie można jeszcze korzystać. Jest ona nieaktywna. W liście dołączonym do karty na artykuły szkolne znajdziesz informację, jak ją aktywować. Jeśli masz karty na zakup wyprawki szkolnej dla kilkorga dzieci, zachowaj każdą kartę i list razem dla każdego dziecka z osobna. Aktywując kartę będziesz miał, miała pewność, że podałeś, podałaś prawidłową datę urodzenia i numer karty. Przejdź do www.departicipass.nl.sholspulenpass. Wpisz datę urodzenia dziecka, a następnie 19-cyfrowy numer pass Następnie zaakceptuj ogólne warunki klikając pole wyboru. Wszystko się zgadza? Kliknij przycisk Aktiveer. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Twoja karta na artykuły szkolne jest już aktywna i możesz z niej skorzystać. Kwota na karcie uzależniona jest od wieku Twojego dziecka. Aby zobaczyć, jaka jest dokładna kwota na karcie i w jakich sklepach można ją użyć, wejdź na slash Szolsz pas w zakładkę Najczęściej zadawane pytania. Masz więcej pytań? Jeśli tak, zawsze możesz do nas zadzwonić w dni robocze pod numerem 070 360 1337 między 9 a 12:30, lub wpaść do naszego biura. Mamy nadzieję, że karta na artykuły szkolne pomoże Twojemu dziecku dobrze rozpocząć nowy rok szkolny. I do zobaczenia przy następnym filmie.